Witam Was w mojej kuchni. Po pierwsze chciałem podziękować za wszystkie lajki i komentarze. Jesteście naprawdę wielcy i dużo dla mnie to znaczy, więc dziękuję za to i chcę więcej. A teraz odpowiadając na Wasze prośby, robię idealny posiłek po treningu i będzie to posiłek dla 48-kilowej drobnej kobiety, którą jest moja Ania i zrobimy kaszę jaglaną z odżywką białkową, dżemem i brzoskwiniami, a dokładnie będzie to budyń jaglany, więc to co potrzebujemy to WPC ilości 30 gram, kasza jaglana ilości 50 gram, 50 gram dżemu niskosłonowego i 100 gram brzoskwi. To co trzeba zrobić to rozgotować kaszę w dużej ilości wody, dodać trochę soli, następnie zblendować ją. Gdy ona zastygnie, dodajemy do niej odżywki białkowe i to również blendujemy. Następnie dodajemy 50 gram dżemu takiego nisko słodzonego i najlepiej taki, z który powstał 100 gram produktu ze 100 gram owoców bez żadnych dodatnych cukrów. I do tego jeszcze dodajemy 100 gram brzoskwini. Makro tego posiłku to 428 kalorii, 73 gram węglowodanów, w tym 19 cukrów, 30 gram białka, 0 tłuszczu. I tak to się prezentuje. Dziękuję